Cześć, tak trzymacie, tutaj Pelka Damian. Witam was w kolejnym odcinku Back to Glory. Jednak dzisiejszy początek będzie odrobinę inny. Skupiłem się na przeczytaniu waszych komentarzy pod ostatnim filmem i doszedłem do wniosku, że jednak jeśli chcę osiągnąć sukces, muszę pozbyć się kilku piłkarzy. Zacznę od chyba najbardziej bolesnego dla mnie kupna, no i najbardziej bolesnej sprzedaży. O co mi chodzi? Kupiłem go za 11 milionów. W tym momencie wystawię go za 1 milion na aukcję. Będzie to Lothar Matthäus. O ile pewnie jest to piłkarz niesamowity, tak jednak ja potrzebuję kogoś wielkiego na obronie. Jednak jeszcze rzut oka na jego statystyki. 91 spotkań, 10 bramek i 8 asyst. To jest zdecydowanie za mało. No niestety. Liczyłem na coś więcej. Nigdy nie potrafiłem wykorzystać tych jego strzałów z dystansu, dlatego też czas na małą zmianę. Drugim zawodnikiem, z którym rozwiązuję kontrakt, jest Fabio Cannavaro. 73 gry, 0 bramek, 1 asysta, 4 żółte kartki. Potrzebuję kogoś wyższego, taka jest prawda. 176 cm wzrostu to zdecydowanie za mało. I niestety, no kolejna duża strata. Kupiony za milion 150 tysięcy, wystawię go za no 150, mam nadzieję, że go ktoś kupi. Jerro, jako że pozbywam się obrońców, sprzedam również ciebie. Futre, ciebie zostawiam w zespole, ponieważ jesteś dobrym zmiennikiem. I tutaj jest dylemat, pozwólcie, że tylko na chwilę umieszczę tych trzech zawodników w zespole. Hadzi, no on zostaje, nie ma opcji, że go spodam. Haha, co za piękne statystyki. 69 bramek oraz 69 asyst w 156 meczach. To jest legenda, to jest po prostu legenda, ale no nie ukrywam, ta... coś takiego rzadko się zdarza. Mamy Laudrupa, który obecnie jest na okresie testowym w zespole. Mamy Owena, 24 gole w 47 meczach, 16 asyst oraz Crespo. 67 bramek, 89 meczów, 27 asyst. Mam dylemat. Wszystko zależy od tego, ile końców będę miał ze sprzedaży. Jednak najpierw ulepszę defensywę. Chodzi mi o środek obrony oraz środkowego pomocnika defensywnego. Dalej pomyślę nad ulepszaniem napadu, ewentualnych zmianach. Obecnie spisują się dobrze, jednak widziałem, polecany był Patrick Kluivert. No, zastanowię się. Na razie zobaczę, jak to ma aukcję. Czas na pierwszy zakup. Jest to Sol Campbell. Legenda głosi, że on nadal się ślizga. 78 tempa, 85 obrony, 86 fizyczności, 188 cm wzrostu. I wydaje mi się, że z Maldinim będzie tworzył naprawdę dobry duet. Kurde, nie wiem, dlaczego mi odradzacie Maldiniego. Ten facet ma 95 obrony, 86 tempa. Uwierzcie, że ja go nie sprzedam. O ile ma mało fizyczności w porównaniu do takiego Campbella, tak jednak to jest podstawa mojej drużyny. Ja tego nie zrobię. I w tym momencie tymczasowo na obronie ląduje Stefan Effenberg. Nie będę ukrywał, że boję się ligi drugiej. Nie ma miejsca na porażkę. Mnóstwo klubów z Bundesligi. Roberto Carlos do Hernana Crespo, który prawdopodobnie niczym Hadzi w poprzednim odcinku zdobywa gola lobem. 1-0 w 5 minucie, taki start w lidze drugiej bardzo mnie się podoba. To Carlos spenetrował obronę przeciwnika. I cóż, dla Hernana była to tylko i wyłącznie formalność. Świetny start. Laudrup do Crespo, druga okazja Argentyńczyka. Miejmy nadzieję, że jej nie zmarnuje. Pole karne, strzał, obrona Neuera. I niestety, kontrowersyjnie. Hadzi tutaj do Ljungberga. Ten uderza z pierwszej piłki beznadziejnie. Gigantyczny wyrzut. Wow. To byłaby chyba najlepsza asysta, jaką kiedykolwiek widziałem. Effenberg jego... Co on zrobił? Nie mam pytań. A może w ogóle Vieira mi nie będzie potrzebny, skoro Stefan Effenberg w debiucie zdobywa takiego gola. Jeny, czegoś takiego się nie spodziewałem. Boatenguz zabrał piłkę, ale co z tego? On uderzył z miejsca. Pod poprzeczkę. Uderzenie marzeń. Neuer nie miał nic do powiedzenia. Ależ fantastyczny start. Dlaczego ja go wcześniej nie miałem? Ljungberg, pole karne, czy to jest? Nie, 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 trzeba było wejść głębiej. Hadzi! Aj, myślałem, że tam Campbell wyskoczy, no niezbyt mądre zachowanie Neville'a. Zamiast iść w kierunku och, i to jest Maldini, ja go nie sprzedam. To jest Hadzi, to jest Laudrup.
Sol Campbell mógł zdobyć tak wspaniałego gola. Niestety za mocne uderzenie plus spalony. To było ciekawe. Neuer ale zagrał. Lewandowski wykorzystuje brak i co za wolej! Niesamowita bramka Roberta Lewandowskiego. Oczywiście mój błąd, zacząłem się bawić, tak nie można. Genialna asysta Neuera swoją drogą. Dobre przyjęcie, choć szczerze myślałem, że tu Manuel strzeli, ale samo wykończenie Roberta naprawdę wow. Ja bym się bał strzelić z takiego dystansu. Manuel Neuer w polu karnym. Myślałem, że pora do niego, wtedy oj, byłby bohaterem. A tak, Crespo, pusta bramka, faul, czerwona kartka. No naprawdę, sędzia powinien być jednak konsekwentny i pokazać taki kartonik. Miałem setkę, przecież bramkarza nie było. Dobrze, 2 do 1, pierwszy mecz wygrany. Taki start, jak najbardziej na plus. Effenberg, świetny debiut, mnóstwo odbiorów. Troszkę pod koniec zaczął mnie martwić, ale ogółem mecz na ogromny plus. Teraz jedyne, co chcę wiedzieć, to to, czy sprzedał się mój były gracz. I co? O, no to to w ogóle, ja nie mam pytań, bramka. 19 celnych podań, 11 udanych driblingów, 2 udane odbiory, Maldini tylko 4, myślałem, że było ich więcej. No i co najważniejsze, 3 punkty. Kolejne zwycięstwo z rzędu, już 6. Panie i panowie, on się sprzedał. Ze względu na wspaniały występ Effenberga postanowiłem go zostawić w zespole dla testu. Jednak, cóż, czas na kolejnego napastnika, dopiero teraz przypomniałem sobie o jego istnieniu. Niesamowita ilość tempa, strzały, sztuczki. Panie i panowie, piłkarz pochodzący prosto z Liberii, George Weah. 184 cm wzrostu, 4 gwiazdki sztuczek, statystyki widzicie po lewej stronie. Jeśli nim mi nie wyjdzie, to ja już po prostu nie wiem. Zostało mi 300 tysięcy i mógłbym jeszcze na przykład kupić Luisa Figo zamiast Ljungberga. Jednak najpierw chcę zobaczyć, czy zakup Weah ma jakiś sens. Jeśli nie, zainwestuję w Vieirę, jednak mówię, Effenberg wykonał niesamowitą robotę i na chwilę obecną, no, chcę popracować nad napadem. Nadal Bayern. Ruszowy Dumbia. Weah prosi o piłkę, pierwsza okazja! Ojojoj, z czuba. Oczywiście, że z czuba. Fantastyczny finish. Ja w głowie widziałem wykończenie lewą nogą. Nie, to nie było to. Laudrup, Weah, gol w debiucie. Ale tutaj, oj, ja już czuję, co tu się będzie działo. Hadzi, Weah, pole karne po raz drugi, ajajaj, Damian, zachowuj zimną krew, miałem mnóstwo miejsca. Jeszcze jedno podanie, Hadzi, uch, szybki odbiór, Ljungberg, Weah, pole karne, mocne uderzenie i jeszcze, aj, co tu się wyprawia. Panie i panowie, Nedved dośrodkowuje, Laudrup. To musi przejść, ale nie do Laudrupa. Właściwie może być i Laudrup, ponieważ on to wykończy. Nie, wykończy to Weah! 2 do 0 ze szczupaczka. Oczywiście zlamiłem w pierwszej chwili. No bo jednak to powinna być bramka. Kurde, nieważne czy legendą, czy brązowym piłkarzem. Takie sytuacje się wykorzystuje, ale ojeny, Liberia. Nie mam pojęcia, gdzie to jest na mapie, szczerze mówiąc, ale dziękuję ci za szpitale tam, no i za to, że tam się ten piłk... cokolwiek. No to można też z dystansu spróbować, proszę, dobry. Campbell, walcz, powstrzymaj pięknie! Laudrup, jedną szansę miałeś, lecz ją zmarnowałeś, teraz wykorzystałeś to tak jak powinieneś. Taka mała... jak rewanż po prostu. Tym razem to piłkarz z Liberii asystował i 3 do 0 w 50 minucie, to jest za łatwe. Zdobędę może jeszcze 6 punktów kolejnych i ja zacznę przegrywać. Ta gra taka jest po prostu dla mnie. Shit, ależ finisz. Tevez? Oczywiście, że Argentyńczyk. Oj, oj, oj. No dobra, jest 3 do 1, to nie ma o co się martwić. Chyba. No tak, jeszcze żółtą kartkę dla... daj mi. Aha, tu, tu i co? A, dla Dumbi to dobrze.
No to ja to wykorzystam, panie i panowie. Well, hat trick w debiucie! 4-1 w 86. Biedny Laudrup niestety musiał to oglądać z podłogi. Jednak widzę, że po tej bramce aż się podniósł. Uwielbiam go, już go uwielbiam, pamiętam. Chyba Owen też zdobył hat tricka w debiucie. Wiem, jak się skończyło, ale bądźmy dobrej myśli. O mój Boże! Czegoś takiego się nie spodziewałem. Laudrup! Ajajaj! Przepiękna akcja. 4-1 w lidze drugiej. Ej, on wygląda prawie jak Pele. Gra równie dobrze jak Pele, tylko tych 5 gwiazdek sztuczek brakuje. Ale jestem naprawdę zadowolony z tego spotkania. Wszystkie zmiany obecnie na plus. Campbell czyści wszystko, co się da. Wea zdobywa, co się da. Znaczy, w tym meczu oddał chyba z 12 strzałów, ale... No bo troszeczkę na niego grałem. Opłaciło się. Zawodnik spotkania, w dodatku jeszcze jedna asysta. Ła! Coś fantastycznego. Michael, wybacz, jednak... Chciałbym się z tobą pożegnać. Na licytację poszedł Futre. No niestety jego statystyk nie mam, jednak Owen. 24 gole w 47 meczach oraz 16 asyst. Dobry, szybki, ale niski. Wystawię cię za 230 tysięcy i mam nadzieję, że szybko znajdziesz swojego nowego właściciela, a pieniądze przeznaczę na zakup najlepszego prawego pomocnika, jeśli chodzi o legendy. Proszę, Futre już odszedł. Żegnaj. Michael Owen również już ma nowego właściciela. Adios. Oto i Luis Figo, były piłkarz Sportingu, FC Barcelony, Realu Madryt oraz Interu Mediolanu. Zdobywca złotej piłki, wychowanek klubu z Lizbony. No cóż, z tej akademii pochodzi również Cristiano Ronaldo. Jednak dzisiaj to Figo będzie moim głównym zawodnikiem. Wyczuwam strach, jednak mam nadzieję, że to tylko złudzenie. To nie było złudzenie. Shit. Nie ma mowy o spalonym. Mowa! O, nawet nie bramce, choć widzimy, że tutaj spokojnie dobiega do piłki Paweł Nedved. Była przekładanka, jest George ponownie przy piłce, ależ tutaj się przejdź! O nie, 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 kolego! Tak to mnie upokarzać nie będziesz! Laudrup! Strzał obok bramki! Fantastyczne podanie od Figo. Figo, dobre podanie, Hadzi jego miejsce, ale kurczę, gol, gol, będzie bramka! Rzut karny! W 33 minucie, kontrowersyjnie! I jeszcze żółta kartka dla De Bruyne'a. No proszę, proszę, sędzia gwizdże na moją korzyść. No nie, Edwin, nie. A właściwie, co do diabła. Van der Sar! To po... Wea! 1-0! Świetny strzał z rzutu karnego golkipera, jednak kończy się to dobitką napastnika. I dobra, to naprawdę był dobry karny. Szkoda tylko, że po odbiciu się od poprzeczki piłka nie wpadła do bramki. Ale ponownie, on to ma łeb do zdobywania goli. Figo, Wea, to jest przestrzelenie! Oj, niedobrze, ja to biorę pod uwagę, w notesiku już sobie zapisałem. Wea, Nedved, to się kończy! Zmarnowaną sytuacją. 45 minut gry za nami, 1-0. To są oczywiście trzecie 3 punkty, ale no, gol tak po takim karnym to nie satysfakcjonuje mnie. Nedved, Wea! Ajajaj, jeszcze Figo dobija! Tak jest! Nie, to Hadzi, przepraszam! Rumuński pomocnik w samo okienko, Neuer tylko nawet nie obserwował lotu tego piłki, zabijcie mnie! Lotu tej piłki, ponieważ on, biedoczek, leżał po świetnym uderzeniu napastnika. No nie ukrywam, jestem zadowolony, choć liczyłem na pierwszego gola tutaj portugalskiego pomocnika. Za dużo mówię tutaj, doskonale o tym wiem. No szkoda, że tego nie wykończył, jednak no, to jest gol i tak. Same dobitki w tym meczu, ale co z tego. George, George, ej, zagranie w tempo, słupek. No dobra, tak nie można, tak po prostu nie można. Obrońcy się przed nim kładą. 3-0, Brian Laudrup, Neuer ponownie pokonany, no sami zobaczcie, przyjęcie, on po prostu stał, tam wszyscy, no dobra, oni stali też, ale to był stoicki spokój. Figo, aj, prawie mu się udało, Neuer przełamany i koniec spotkania, co jak co, start w lidze drugiej,
Fantastyczny! 3 mecze, 3 zwycięstwa, w sumie 8 wygranych pod rząd. Ja tam widziałem w komentarzach, teraz wygrałeś, a zaraz znów po dupie dostaniesz. Jak widzicie, nie. Trójkąt na napadzie działa po prostu cuda. Każdy z nich to był gol, a proszę, Figo zawodnikiem spotkania. Dobrze grał, nie ukrywam, dobrze grał, zdecydowanie lepiej niż Ljungberg. Jestem zadowolony, to mnie się podoba, kurczę. Wystarczy, że w przyszłym odcinku wygram, zrobię dokładnie to samo, wygram 3 mecze i panie i panowie, jest awans do Ligi Pierwszej. Och, zmiany się opłaciły, nie były one wielkie, pozostałem przy formacji 4-1-2-1-2, ponieważ nią gra mi się najlepiej. Potrzebuję dwóch napastników, Effenberg w obronie, wow, po prostu wow, Campbell i Maldini. Teraz po prostu nie mam się do czego przyczepić. To jest droga do powrotu do chwały. On już wkrótce nadejdzie. Ja dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!